Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku, trzecim chyba już, o ile się nie mylę, odcinku z Bizonte. Prawdopodobnie ostatnim na jakiś czas. W Plutonie byłem z Coolerem, graliśmy sobie na mapie Berlin, losowanie na same ósemki, jedna artyleria. Testowałem na początku Bizonte z ustawieniami wentylacja, stabilizator, ulepszony mechanizm obracania. Potem z ulepszonym mechanizmem obracania, stabilizatorem i modułem do HP-ków. No i potem przesiadłem się na moduł do HP-ków, to co widzicie obecnie, stabilizator i poprawiony moduł do celowania, więc tak naprawdę czy odczułem jakieś większe różnice na którymś z tych wyposażeń? Wydaje mi się, że nie. Chociaż po zagraniu iluś bitew to jednak bardziej mi pasuje zestawienie z wentylacją, stabilizatorem i ulepszonym mechanizmem obracania, bądź ulepszonym mechanizmem obracania, stabilizatorem i tym modułem na HP-ki, niż chyba modułem z poprawą celności. Zobaczymy, czy jeszcze może pogram na jakimś, chociaż wydaje mi się, że nie, że to koniec, jeśli chodzi o Bizontę na chwilę, na jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że no, coraz bliżej do wprowadzenia włoskich czołgów ciężkich drzewkowych, więc tą załogę przerzucimy na czołgi ciężkie drzewkowe już. I tam będziemy robić ósemkę, dziewiątkę i dziesiątkę, jak te czołgi na normalnym serwerze zagoszczą. Premka, zdania o niej nie zmieniam, uważam, że jest jak najbardziej spoko. Owszem, działo potrafi być irytujące, potrafi momentami doprowadzać nas do szału, ale czołg ma swoje zalety i nie chcę się po raz kolejny nad tym wszystkim tutaj powtarzać. Oczywiście ze względu na czasami niewystarczającą penetrację w miejscach, gdzie jest dużo czołgów ciężkich, na takich typowych przepychaczach, czy chociażby tak jak tutaj, gdzie może być sporo heavików z mocnym pancerzem, tam używam hitów. Jeżeli mam możliwość pewnego przebijania przeciwników, no to wtedy staram się korzystać z podstawowej amunicji. Niestety, no artyleria, jak wiecie, w tych rejonach ma dobre bicie. Na szczęście jest tylko jedna, więc też nie ma tragedii. To nie jest jakoś wyjątkowa bitwa w moim wykonaniu, porównując do tego, co już na kanale było z Bizonte, ale stwierdziłem, że jeszcze chcę na kanale ten czołg pokazać, zwłaszcza że była zapowiedź super testu. Znaczy nie super testu, przepraszam, serwera testowego. Jak wy zapewne oglądacie ten materiał, to już serwer testowy z drzewkowych czołgów pewnie śmiga i już go ogrywaliście. Ja niestety nie będę miał takiej możliwości z racji braku czasu, no ale na pewno jak na normalnych serwerach ta linia będzie, to będę chciał standardowo zagrać ósemką, dziewiątką, wyekspić te czołgi, podszkodzić trochę załogę. Jeżeli przy okazji wpadnie MK, to fajnie, jeżeli nie, no to trudno. No i potem oczywiście kupić dziesiątkę i pograć tą dziesiątką, wbić na niej masterkę kiedyś i też zrobić o niej materiał. Wiemy, że to jest pierwsza z gałązek, pierwsza z nowych linii czołgów, z nowych czołgów, która ma się pojawić w tym roku. Mówię gałązek, no bo przecież ona tak naprawdę przecież tam będzie chyba od, tam chyba siódemka będzie jeszcze bez magazynka, o ile się nie mylę. Szczerze mówiąc nie pamiętam, więc nie chcę tu się wypowiadać. Ile tych czołgów nie będzie nowych, tyle ogramy, tak czy siak, i o tylu będę starał się wam jakiś materiał w przyszłości zrobić. 3000 prawie 300 uszkodzeń własnych, żadnej asysty, 620 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, spora przewaga w tym sektorze. Na drugiej stronie, jak to zazwyczaj bywa, no stoi się, rzadko kiedy tamta strona ciśnie, chyba że się zdarzy sytuacja, że nikt nie ma przeciwników, ale w mieście tutaj radzimy sobie całkiem dobrze. Zaraz zaczynamy dociskać przeciwników. Ja oczywiście staram się też grać tak, żeby grać na wieżę. Nieudany teraz strzał w Bizontę. Cooler tam miał Tygrysa 2, z którym musiał sobie poradzić, bo miałem nadzieję, że on zacznie zamykać przeciwników i w sumie w jakiś zawsze będą źle ustawieni, a póki co no na razie ich od boku zajeżdżać nie może. Widzimy, że strzela do Tygrysa. Ja widzę, że Fałka tutaj pędzi, więc zajmuje się nią. I no i Bizontę wyjechał na pewniaka, żeby mnie skończyć. Pierwszą pestkę jednak sfejlował, drugiej strzelić nie zdążył, więc tutaj miałem dużo szczęścia też. 4287 uszkodzeń zrobionych, przyjmuję strzał od artylerii. Na szczęście mnie nie za
tłukła. Miałem jeszcze apteczkę oczywiście gotową, więc momentalnie zdjąłem ogłuszenie, żeby doładować peski. No niestety bizonte, jeżeli się wystrzelacie, to ten DPM jest kiepski, więc trwa sporo doładowanie tych pestek. Tu już miałem dwie gotowe, była szansa sfragowania kolejnego przeciwnika, więc to zrobiłem. Cztery fragi na moim koncie, 4618 uszkodzeń zrobionych. No i teraz wyczekiwanie na pestki. Patrzę, jak stoi IS-2. Dwa, jest szansa go sfragować, mimo że tylko jedna pestka była załadowana, a co za tym idzie, cały czas będę jechał na najsłabszym DPM-ie, ale frag to frag, piąty na koncie. No i jest Tygrys 2. Miałem nadzieję, że uda się zrobić jeszcze specjalistę, ale nie ma tego specjalisty. Fajnie, że Cooler go ubił, bo tak czy siak, no, jeżeli nie ja go ubiłem, no to Cooler niszcząc go i robiąc trzeciego fraga zapewnił nam medal Braterstwo Broni, o ile nikt z nas nie zostanie zniszczony, bo warunkiem, żeby to braterstwo dostać, jest zrobienie po trzy fragi, minimum po trzy fragi na plutonowego, plus oczywiście przetrwanie w bitwie. Ponieważ zostały dwa TD-ki, a zarówno ja, jak i Cooler jesteśmy na ogrysku, no to jest niestety ryzyko, że możemy nie przetrwać, ale to jest tylko taki miły dodatek do bitwy. Dojeżdżam powoli, jest Skorpion. Niestety nie udało mi się tu już zrobić uszkodzeń. Wygrywamy bitwę i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewką wpadła odznaka pierwszej klasy, duży koliber i braterstwo broni. Te 4735 uszkodzeń własnych i 5 fragów dało 1533 punkty bazowego expa. M-ki to nie dawało, więc widać, że wymagania wtedy cały czas na bizonty były trzymane mocne. 18 strzałów oddanych, 17 trafionych, 15 z penetracją, wszystkie uszkodzenia robione na blisko i mimo, że wydałem na amunicję prawie 80 tysięcy kredek, 10 tysięcy na pewnie dyrektywę, czyli w sumie prawie 100 tysięcy kosztów, tutaj było nawet ponad, to i tak po odliczeniu ich z różnymi bonusami ja zarobiłem na czysto 220 tysięcy, więc byłem bardzo, bardzo zadowolony z tej bitewki. Piszcie proszę, czy po tym, no już dość długim okresie, od kiedy Bizonte w grze się pojawił, jesteście do niego przekonani, czy wam się podoba, czy zmieniliście zdanie, bo na początku na przykład go nie lubiliście, a potem przyzwyczailiście się i polubiliście ten pojazd. Może jest odwrotnie, może najpierw wam pasował, potem jednak nie. I czy czekacie na tą gałązkę włoskich czołgów ciężkich, czy będziecie je robić, jakie są wasze oczekiwania względem tej linii. Będę wdzięczny oczywiście za waszą aktywność pod materiałem, za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję z dzwoneczkiem, za polecanie moich filmów moim patronom, jak i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Ślicznie dziękuję za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się, cześć!